Przygotowania do niego trwały ponad rok. Wprowadzenie go dla wielu było zaskoczeniem. 13 grudnia 1981 roku na stałe wpisał się w historię Polski. Czas, w którym po raz kolejny naród polski okazał się bohaterski, gdzie ludzie nie kalkulowali, co będą z tego mieli, czy cokolwiek będą z tego mieli, po prostu walczyli o wolną Polskę. Od 15 lat Związek Zawodowy NSZZ Solidarność organizuje uroczystości upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego. Tradycyjnie o 18 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się msza święta, a po niej przemarsz pod pomnik upamiętniający hutników. Chcemy upamiętnić ten smutny czas, tak jak już wspomniałem, i pamiętać o tych ludziach, którzy nie bali się poświęcić swojego życia, zdrowia, pracy, gdzie musieli opuszczać kraj, często uciekając przed reżimem komunistycznym. Ostrowieccy hutnicy w geście solidarności z innymi zakładami w kraju przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Strajkowali tutaj ostrowieccy hutnicy między 13 a 15 grudnia i tak jak Państwo już sami wspomnieliście, to był jeden prawdopodobnie z zakładów w województwie świętokrzyskim, który przystąpił do takiego strajku. W obchody upamiętniające rocznicę stanu wojennego włączyli się także członkowie Ostrowieckiego KOD-u i Nowoczesnej. Spotkali się pod obeliskiem przy Alei 3 Maja. Natomiast po tych uroczystościach zaprosimy osoby, które się tu zgromadziły, do galerii fotografii. Tam przedstawimy dwa filmy, które opowiadają o 13 grudnia w Ostrowcu, czyli będzie to wspomnienie pana profesora Mitury, który mówi, jak wyglądało jego internowanie, a potem film dokumentalny o strajku w hucie Ostrowiec. Na skutek wprowadzenia stanu wojennego ponad 10 tysięcy osób było internowanych. Kilkadziesiąt zapłaciło najwyższą cenę. W przeprowadzeniu całej operacji wzięło udział ponad 100 tysięcy żołnierzy i milicjantów.